What's the matter? Co się stało? Nothing. Nic. Really? Odkąd zobaczyłam to zdjęcie, jesteś podminowana. Mów. Masz rację. Muszę z kimś porozmawiać. Donna, jestem twoją siostrą. Możesz mi powiedzieć wszystko. Zaczynam się niepokoić. Na ceremonii pożegnalnej Storma był pewien kelner. Młody, przystojny. Rozmawialiśmy chwilę. Wydawał się bardzo miły. Chyba nic nie zrobiłaś. Nigdy bym nie skrzywdziła Eryka. Nie rozumiesz. Pomóż mi zrozumieć, co się dzieje. On przyszedł dzisiaj. Czego chciał? Na początku nie wiedziałam, o co chodzi. Ale on tak na mnie patrzył i powiedział... Co powiedział? To mój syn. Nie mów bzdur, ty nie masz dziecka. Donna? Urodziłaś dziecko? Donna! Powiedziałam tylko mamie i Stormowi. Then Storm? Oh my God. W liceum nie było cię przez jeden semestr. Mieszkałam z ciocią Bunny. Ona wszystkim się zajęła. O mój Boże. Byłam taka młoda. Nie mogłabym się opiekować dzieckiem. Ledwo sama dawałam sobie radę. Chciałam, żeby miał to, co najlepsze. Oddałaś go do adopcji. Masz syna. To może być mój syn. Możliwe, że po tylu latach mnie odnalazł. Ale nie jesteś pewna, czy to twój syn. Minęło tyle czasu. On zjawił się tak niespodziewanie i powiedział, że jestem jego matką. Co mam o tym myśleć? Co mu odpowiedziałaś? Że się myli. Uwierzył? Chyba tak. Myślisz, że to nieprawda, co mówi? Sama nie wiem. Właśnie wyszłam za Eryka Forestera. To bardzo bogaty, sławny człowiek. I nagle zjawia się mój syn? Pomyślałam, że to Pam nasłała kogoś, żeby mi dokuczyć. A skąd Pam by wiedziała, że masz syna? Nawet ja o tym nie wiedziałam. Myślałam, że to jedna z jej sztuczek, żeby Eryk przestał mi ufać. Ale jeśli Markus jest naprawdę moim synem, przyszedł do mnie, a ja znów go odtrąciłam. Powiedziałam mu, że to niemożliwe. Byłam oszołomiona. Co ja zrobiłam? A to zdjęcie? Sama nie wiem. To było tak dawno. Potem przez cały czas starałam się wymazać to z pamięci. To może być prawda.
Powiedziałaś ojcu dziecka o ciąży? Nie chcę o tym mówić. Wiesz, kto jest ojcem? Pewnie, że wiem. Być może przyszedł do mnie mój syn. A ja go nie uściskałam. Nie powiedziałam, że nie przestałam o nim myśleć. Kazałam mu odejść. I może już nigdy go nie zobaczę.